naszej dzisiejszej modlitwie słuchania Słowa Bożego, przed chwilą odczytanego i sprawowanie Eucharystii towarzyszy ikona, obraz świętej rodziny, nawiedzająca w tych miesiącach wszystkie dekanaty archidiecezji krakowskiej, a wśród nich wybrane parafie. Wśród tych wybranych parafii jest właśnie wasza parafia, Bożęcie. Przyjmujemy ją, świętą rodzinę, patrząc w tę ikonę, w obraz jej, ale staramy się oddać cześć, hołd świętej rodzinie. Ta inicjatywa duszpasterska została podjęta w ramach Roku Rodziny. Ten Rok Rodziny został ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka i trwa w całym Kościele na różne sposoby. Dzisiaj ten obraz świętej rodziny, ufamy i wierzymy, że jest to wejście świętej rodziny do Bożenty, do waszej wspólnoty parafialnej. Wasz Kościół, wasza parafia została wybrana jako jedna z czterech parafii dekanatu myślińskiego. Modląc się z nami również pielgrzymi sąsiednich parafii, zwłaszcza księża tu obecni. Wszyscy stanowią jedną rodzinę dzieci Bożych, umiłowanych przez Boga i zbawionych przez Jego Syna, który zaraz przelał swą najświętszą krew na krzyżu. Myśląc i mówiąc o rodzinach naszych, w pierwszym rzędzie chcemy wyrazić wdzięczność Bogu za ten dar rodziny. Przychodzimy na świat w rodzinie, w najmniejszej wspólnocie kochających się osób, powiązanych rozlicznymi więzami małżeńskimi, rodzicielskimi, synowskimi, a nade wszystko miłością. W rodzinie rozpoznajemy pierwsze przyjazne twarze, słyszymy i uczymy się pierwszych słów i stawiania pierwszych kroków. W rodzinie kształtuje się nasze człowieczeństwo i nasza zdolność, by na miłość, z którą spotkaliśmy się, odpowiadać w naszym życiu miłością. Nikt i nic nie zastąpi dziecku rodziny i tej miłości rodzicielskiej do dziecka. Naszej wdzięczności za rodzinę towarzyszy również zatroskanie, bo jesteśmy świadomi, jak niełatwo jest dzisiaj naszym rodzinom. Wspomniał już o tym wasz proboszcz. Jak trudne stają się nieraz relacje między małżonkami. Ile ofiary wymaga wychowanie dzieci? To rodzice najlepiej wiedzą. Do tych wewnętrznych trudności, które się spotyka w rodzinach, dochodzą zagrożenia z zewnątrz, związane ze szerzącym się relatywizmem moralnym, z ideologiami podważającymi prawo naturalne i chrześcijańskie, prawo nauczania o godności i świętości małżeństwa jako wspólnoty miłości i życia mężczyzny i kobiety. Jaka powinna być odpowiedź nasza na te wyzwania? Odpowiedzą, jak zawsze w różnych sytuacjach życiowych, rodzice. Odpowiedzią powinno być pogłębienie naszej wiary w Boga, naszej więzi z Chrystusem, które nas umacnia swoją obecnością. A Jego Ewangelia,
jest światłem i przewodnikiem, byśmy się nie zagubili na drogach prowadzących nas do wieczności. Czytajmy Pismo Święte. Miejmy to Pismo Święte w naszych rodzinach. Bo kto nie zna Pisma Świętego, nie zna Chrystusa. To jest wyrażenie świętego Hieronima. Dzisiaj przyjęciu takiej postawy wiary pomaga również obecność i kontemplacja obrazu świętej rodziny. Ten obraz przypomina nam, że praźródłem wszelkiej miłości jest sam Bóg. Bóg Trójcy Święty jedyny, jako wspólnota miłości Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tę niewyobrażalną i niepojętą tajemnicę przedstawiają symbolicznie postaci trzech aniołów ukazanych w górnej części obrazu. Bóg jest miłością i miłość jest Jego najpiękniejszym i najbliższym nam imieniem. On stworzył świat z miłości i do miłości, bo stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Dlatego naszym pierwszym i podstawowym powołaniem jest miłość. Jest miłość Boga i bliźniego. O świętej rodzinie Jezusa, Maryi i Józefa opowiadają nam wielokrotnie Ewangelie, zwłaszcza o pierwszych latach życia Jezusa na ziemi. W tej niezwykłej rodzinie panowała przede wszystkim miłość. Z miłości i wierności Bogu Maria zgodziła się na Matkę Syna Bożego, mówiąc: oto ja, syrzewica pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. Z miłości i z zaufania do Boga Józef przyjął do siebie brzemienną Maryję po znajmieniu przez anioła, że Ducha Świętego, że z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Choć Jezus narodził się w stajni, w skrajnie ubogich warunkach, nie zabrakło mu miłości i miłości Marii i Józefa, czuwających nad dziecięciem, a potem ratujących je ucieczką do Egiptu. W domu nazaretańskim, jak usłyszeliśmy dziś z odczytanej Ewangelii świętego Łukasza, Jezus czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Syn Boży żył w rodzinie, wzrastał i pracował w rodzinie, zanim wyruszył z niej, by podjąć publiczną działalność. Wiemy z własnego doświadczenia, że życie w rodzinie, choć niezbędne i piękne, nie zawsze jest sieranką. W pewnym sensie jest rzeczą normalną, że w rodzinie, także między najbliższymi, choć osobami, choć łączą je najgłębsze więzy, mogą pojawiać się i pojawiają się napięcia, nieporozumienia i konflikty. Ich źródłem są nasze słabości, ograniczenia. Nasze serce zranione grzechem pierworodnym skłonne jest również do egoizmu. Nawet święta rodzina, jak usłyszeliśmy dziś, przeżyła chwilę napięcia i bólu po zagubieniu 12-letniego Jezusa w Jerozolimie. Możemy zrozumieć Maryję mówiącą
Synu, czemuś nam to uczynił? Oto Ojciec Twój i ja. Z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Możemy również zrozumieć Jezusa odpowiadającego im. Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak, jak zaznacza ewangelista, nie zrozumieli tego do końca, co im powiedział. Maria i Józef żyli tajemnicą powierzonego ich pieczy Jezusa, chociaż nie wszystko rozumieli. Oni też wrastali w powierzonej im niezwykłej misji. Wiemy, że Maria towarzyszyła swemu synowi po opuszczeniu przez niego domu w Nazarecie aż pod krzyż. Żyła jego niezwykłym posłannictwem. Jako jedyna z nielicznych stała pod jego krzyżem, na którym dokonywało się zbawienie świata. Słowo Boże poucza dzisiaj, i to bardzo konkretnie, jakie postawy i zachowania pomagają w budowaniu i pogłębianiu zdrowych więzi małżeńskich, rodzicielskich i rodzinnych. Może przypomnę słowa świętego Pawła z listu do Kolosan. Słyszeliśmy przed chwilą. A te słowa i rady cały czas są aktualne. Mówi do nas święty Paweł dzisiaj: obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem. Jeśli by ktoś miał zarzut przeciwko drugiemu, jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przebraćcie miłość, która jest więzią doskonałości. Drodzy bracia i siostry, w naszej archidiecezji w sposób szczególny zachowujemy pamięć o tym, ile dla rodzin uczynił kardynał Karol Wojtyła jako arcybiskup metropolita krakowski. Małżeństwo i rodzina była zawsze w centrum jego duszpasterskiej troski. Możemy powiedzieć, że w pewnym sensie był prekursorem tej troski współczesnego Kościoła i ostatnich papieży. Już jako papież skierował do Kościoła słowa, które wyrażały jego osobiste doświadczenie i przekonanie o tym, czym jest małżeństwo, czym jest rodzina, jak bardzo trzeba robić to dobro i jednocześnie pomagać młodym w dobrym przygotowaniu do podjęcia tego powołania. Oto słowa, przypomnę świętego Jana Pawła II w Tratatacji o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. Kościół, świadomy tego, że małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości, pragnie nieść swoją naukę i zaofiarować pomoc tym, którzy znają wartości małżeństwa i rodziny, starają się pozostać wierni tym, którzy w niepewności, niepokoju poszukują prawdy i tym, którzy niesłusznie napotykają na przeszkodę w realizowaniu własnej wizji rodziny. Kościół pragnie służyć każdemu człowiekowi
Za to składam prośbę o męstwo i rodzinę. W sposób szczególny Kościół zwraca się do ludzi młodych, którzy mają wstąpić na drogę życia małżeńskiego i rodzinnego, aby ukazać im nowe horyzonty, pomóc odkryć piękno i wielkość powołania do miłości i służby życiu. Pobierzmy w tym dzisiejszym spotkaniu, w czasie tej Eucharystii, wszystkie nasze rodziny, kochającemu nas Bogu. Pobierzmy małżonków, by ich wzajemna wierna i godna miłość, którą ślubowali, sobie Bogu przed ołtarzem pogłębiała się z upływem lat. Pobierzmy dzieci, młodzież i całe dorastające pokolenie sporych braków, do którego dociera dzisiaj mnóstwo przeróżnych głosów, obrazów i propozycji, by nie zagubili tego, co najważniejsze i pozostali wierni Chrystusowi i Jego Ewangelii. Ewangelii życia i miłości. Prośba o wsparcie ratownictwo Wdowy Maryi, Matki Jezusa i Kościoła, Matki Pięknej Miłości, obdarzonej również tytułem Królowej Rodziny. Prośba o wstawiennictwo Świętego Józefa, troski wieku opiekuna Świętej Rodziny, żywiciela Syna Bożego. Prośmy także o błogosławieństwo z wysoka, jak na misjego świętego papieża Jana Pawła II, a także świeżo błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, by drzwi naszych rodzin i serc były zawsze otwarte na oścież dla Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen.